Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Gościem porannej rozmowy w Cztery Oczy jest dzisiaj historyk Maciej Borkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Który cmentarz w Opolu jest najstarszy? No na pewno będą najstarsze dwa cmentarze w tym takim naprawdę Opolu, a nie na terenie, który do Opola został dołączony. No to cmentarz chrześcijański, bo katolicko-ewangelicki na Wrocławskiej i cmentarz żydowski na dzisiejszej ulicy Granicznej. A który jest starszy? Mi się wydaje, że chyba minimalnie będzie starszy cmentarz przy ulicy Wrocławskiej, ale to są nieduże różnice. To jest początek XIX wieku, kiedy władze pruskie wprowadziły odpowiednie, bardzo surowe przepisy higieniczne, przepisy dotyczące zapobiegania epidemiom i wtedy likwidowano cmentarze znajdujące się przy kościołach, przy świątyniach, a cmentarze nowe zakładano poza zwartą zabudową miejską i stąd właśnie taka lokalizacja cmentarza na Wrocławskiej, który dzisiaj znajduje się praktycznie w centrum miasta, ale 200 lat temu to była daleka peryferia. Na ówczesnym Zaodrzu praktycznie zabudowy zwartej tam nie było, dlatego można było cmentarz tak duży założyć. I podobnie cmentarz żydowski dzisiaj praktycznie również w centrum miasta, bo bliziutko jest do dworca, 200 lat temu znajdował się daleko, daleko poza miastem. I poza miastem znajdował się faktycznie do roku 1951, kiedy Nową Wieś Królewską do Opola włączono. Takie były wymogi sanitarne i stąd właśnie taka, a nie inna lokalizacja cmentarzy. Nie tylko w Opolu, bo i w innych miastach również. Cmentarz Powązkowski we Warszawie też był kiedyś na peryferii. Cmentarz Byczakowski we Lwowie również był kiedyś peryferią miasta. Takie były przepisy sanitarne i stąd właśnie tak, a nie inaczej te cmentarze były lokowane. Jest jeszcze taki cmentarz niewielki, który kiedyś był na peryferiach miasta, a teraz jest właściwie w samym środku osiedla Armii Krajowej. Tak, no to jest cmentarz Kolonii Gosławickiej, który jeszcze 40 lat temu był cmentarzykiem otoczonym polami uprawnymi, bo tam przecież nie było żadnej zabudowy, trochę dalej dopiero zaczynała się wieś. A na początku lat 70. zaczęto tam budować osiedle, które później nazwano imienia Związku Warki Młodej i cmentarz, który był naprawdę peryferią Opola, dzisiaj jest już praktycznie w centrum miasta. Takie są realia, Opole się powiększało i dzisiaj ktoś mieszkający na Malince może mówić, że mieszka w Opolu, a 40 lat temu mieszkał na dalekiej, dalekiej peryferii. No ale takie są realia, miasto się powiększa i stąd to, co kiedyś było peryferią, dzisiaj się znajduje praktycznie w centrum. Wiem, że cmentarz na Półwsi, ten największy cmentarz komunalny w Opolu, kiedy był zakładany, był zaprojektowany. Tam był dokładny zamysł, jak ten cmentarz powinien wyglądać. Czy inne cmentarze też w taki sposób zakładano? Czy cmentarz na Półwsi był cmentarzem specyficznym, ponieważ on miał być cmentarzem wszystkich wyznań. Ponieważ na tym cmentarzu miała być część, oczywiście ta dominująca, chrześcijańska, no bo największa liczba ludności w Opolu to byli chrześcijanie, katolicy, ewangelicy, to było 90 parę procent mieszkańców Opola. Ale również na terenie tego cmentarza miał się znajdować cmentarz żydowski. I nawet już wyznaczono jego lokalizację, były już plany, zaczęto nawet już zastanawiać się nad finansowaniem tego cmentarza, no ale akurat to były lata wczesne 30. Przyszli do władzy naziści i gmina żydowska w Opolu tego terenu już nie zagospodarowała, on został sprzedany miastu i tam po prostu zrobiono cmentarz chrześcijański. Żadnych śladów po tym cmentarzu planowanym żydowskim nie ma, bo on po prostu nie powstał. Ale zamysł cmentarza na Półwsi był taki, że to będzie cmentarz dla wszystkich, czyli i dla chrześcijan, i dla Żydów. Że nie będą te cmentarze już oddzielone, że wszyscy mieszkańcy Opola będą mieli jeden cmentarz. Piękna idea, no ale niestety historia zdecydowała inaczej, no i cmentarz żydowski tam nie powstał. Natomiast ten stary cmentarz żydowski, już wówczas zapełniony na początku lat 30., istnieje na szczęście do dzisiaj. Chodziło mi też o ten zamysł architektoniczny, o układ cmentarza. Tak, oczywiście. To jest cmentarz, który był projektowany z pewnym zamysłem architektonicznym. Nie jest to przecież przypadkowe zbiorowisko grobów, tylko jest wyraźnie wytyczona główna aleja, są kwatery, jest ta kaplica cmentarna, jest Aleja Zasłużonych, więc wiadomo, że było to projektowane
z zamysłem. No, cmentarz na Półwsi doczekał się monografii. Mam nadzieję, że autor, którego znam, pan Zdzisław Pałasiewicz, wyda to drukiem, bo warto. I tam jest dokładnie opisane, jak ten cmentarz był projektowany, dlaczego był projektowany w tym miejscu. No dlatego między innymi, żeby nie był zalewany przez Odrę. I to też były wtedy peryferia miasta. I to też były dalekie bardzo peryferie, już zupełne peryferie. Natomiast cmentarz na Wrocławskiej był praktycznie w XIX wieku zalewany bardzo często, no bo on się znajdował na tym polderze zalewowym Odry. Tam było miejsce, no ale to było miejsce niebezpieczne, no bo tam praktycznie co roku Odra wylewała. Natomiast cmentarz na Półwsi już był na tyle oddalony od Odry, że tam mu nie groziło to, że będzie podtapiany co roku. Wracając do tego cmentarza na Wrocławskiej, on był mniej więcej 100 lat wcześniej zakładany niż cmentarz na Półwsi. Czy te 100 lat wcześniej, czyli na początku XIX wieku, również architekci brali udział w zakładaniu tego cmentarza, czy po prostu to był plac, na którym stwierdzono, że będą odbywały się pochówki? To znaczy, to był plac, który się nadawał, teren, może nie plac, teren, który się nadawał na założenie tam cmentarza, bo był duży, był niezabudowany, no jednak mimo wszystko blisko centrum, bo wystarczyło tylko przez most się przedostać i już się praktycznie było na tym cmentarzu. Ale układ kwater i alejek był wyznaczony? Był wyznaczony, oczywiście były kwatery poświęcone na przykład dzieciom, był tak zwany Kinderfeld, czyli tam chowano dzieci, ba, nawet dbano o ceremonię do tego stopnia, że był specjalny karawan do przewożenia trumien zmarłych dzieci i jeden z panów, którzy przewoził, był monopolistą. Tylko on miał prawo powozić karawanem w czasie, kiedy były pochówki dzieci. Były kwatery poświęcone duchownym, były kwatery chrześcijańskie, czyli ewangelickie, katolickie. Dokładnie zaplanowano zasadzenia roślinności, opłaty za użytkowanie grobu, nawet wymiary grobów też były ściśle ustalone, żeby mniej więcej jednakowe były, tak żeby ten cmentarz był zapewniany jednak z jakąś logiczną ciągłością, a nie, że w bardzo szybkim czasie ten cmentarz znowu będzie zapełniony i trzeba będzie szukać nowego miejsca na pochówki. No i dlatego właśnie służył Opolanom przez ponad 100 lat. Teraz ten cmentarz jest trochę zaniedbany. Czy powinno się zająć tym cmentarzem, czy raczej zostawić go w takiej formie, żeby z daleka było widać, że to jest miejsce, no, historyczne? To znaczy, to jest miejsce historyczne, tylko że akurat cmentarz na Wrocławskiej, no, uległ zniszczeniu, tak jak wszystkie cmentarze chrześcijańskie w dużych miastach w tego regionu, ponieważ to były cmentarze niemieckie, to były cmentarze, które świadczyły o niemieckiej historii tej ziemi, więc od roku 45 one były systematycznie niszczone. Ewentualnie, jeżeli nie niszczone, no to po prostu groby przedwojenne były zastępowane przez groby powojenne. W momencie, kiedy upłynął, no było prawo na to zezwalało, w momencie, kiedy upłynął termin opłaty za grób i nikt tej opłaty nie uiścił, no bo nie mógł uiścić, no to grób był po prostu plantowany i na tym miejscu był chowany już zmarły Polak. W ten sposób ten cmentarz niemiecki praktycznie zniknął. Jego resztki zabrała powódź w 1997, no i dzisiaj tylko pojedyncze groby gdzieś tam świadczą o tym, że to była kiedyś najważniejsza nekropolia opolska. I tak naprawdę brak tego cmentarza, to, że on się praktycznie nie zachował w tym przedwojennym kształcie, no to zubaża naszą wiedzę o Opolu bardzo mocno i nie da się już napisać historii Opola niestety w oparciu o cmentarz chrześcijański przy ulicy Wrocławskiej, bo napisać historię Opola w oparciu, czyli tak brzydko można powiedzieć, dzięki temu, że istnieje cmentarz żydowski, możemy, bo mamy groby, mamy nazwiska ludzi, możemy ustalić, kim oni byli i napisać ten fragment historii Opola dzięki temu, że mamy cmentarz. Cmentarza na Wrocławskiej, tego przedwojennego nie ma, no i już pewnych rzeczy nie napiszemy, chociaż można oczywiście założyć, że praktycznie wszyscy wybitni Opolanie wyznania katolickiego czy ewangelickiego byli tam chowani. Jeżeli nie zarządzono inaczej, jeżeli sam zmarły nie zarządził przed śmiercią inaczej, jeżeli rodzina nie zarządziła inaczej, to praktycznie wszyscy wybitni Opolanie, chrześcijanie tam spoczywali. Natomiast wybitni Żydzi na cmentarzu przygranicznym. Dziękuję bardzo. Historyk Maciej Borkowski był moim i Państwa gościem. Dziękuję. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.